Dobra. Teraz już Księga, księga Henocha. A, tak mówię, nie jest to, to po to, żebyśmy tą Księgę w jakikolwiek sposób mieli wywyższyć czy cokolwiek. Jest to po prostu jedno ze starożytnych y, jakichś pism, trochę o nim powiemy. Nie jest to też byle co. Nie? Jest, Jak Słowo Boże mówi, że proroctw nie lekceważcie, nie? ale badajcie i tak dalej. Czyli Księga Henocha nie jest w Piśmie Świętym naszym kanonie, nie ma jej i być nie powinno. No nie? Ale tak jak czytałem wcześniej, jest pożyteczna, z niej można coś wyciągnąć. Możemy porozmawiać jeszcze później, ale na razie chciałbym ją trochę przedstawić. Okay? Dlatego, że nie jest tak, że nie jest, to tak jak powiedziałem, nic. Zobaczymy to teraz, nie powoli. Księga Henocha jest dla wielu bardzo kontrowersyjnym tematem. Biblia odsłania niewiele na temat osoby Henocha pozostawiając miejsce na spekulacje. I tak wielu ludzi jest za, wielu jest przeciw. Wiecie, co mnie na przykład bardzo zdziwiło, kiedy przerabiałem ten temat sobie tam nieraz z Księgi Hanocha? Zwłaszcza na temat tych przeciwko, co są. Nie? Że oni na przykład, jeden, co teraz wczoraj czytałem o takim jeszcze człowieku, on wymienił, nie chcę tak wszczelić, ale załóżmy, ze 30 miejsc, w których Pismo Święte jest zgodne z Księgą Hanocha i powiedział, że to jest niemożliwe, żeby ta Księga była prawdziwa, to chrześcijanin, bo za dużo jest w niej tego, co w Nowym Testamencie. Rozumiecie? On wziął jakby, ja mówię, no to chyba dobrze, nie? On powiedział, nie, to jest źle, bo to jest dlatego, to świadczy o tym, że jest sfałszowana, bo jest niemożliwe, ale porozmawiamy o tej księdze teraz więcej, nie? Czyli tak, Hanok, Henoch, dedykowany, zdyscyplinowany nauczyciel, tak brzmi jego imię, co nie? O, przedtem już czytaliśmy trochę Henochu, Jerecz żył 162... Lata i zrodził Henocha. Tu też okulary potrzebuje. Henoch żył 65 lat i zrodził Metuszaelacha. Po zrodzeniu Metuszalacha Henoch chodził z Bogiem 300 lat i zrodził synów i córki. Henoch przeżył 365 lat. Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg. I potem już też czytaliśmy ten werset przez wiarę: e, Zabrany został Henoch, aby nie oglądał śmierci. Nie znaleziono go, gdyż zabrał go Bóg. Zanim jednak został zabrany, otrzymał świadectwo, że się podobał Bogu. To jest napisane w piśmie świętym Ochenochu. Widzimy, że to był wyjątkowy człowiek. No nie? Wyjątkowy. Został zabrany przez Boga. E, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, nie wiadomo dokąd. Nie oglądał śmierci. Słowo Boże mówi, że on nie umarł. E, I teraz tak, przeczytam to. Poza kilkoma odniesieniami, Biblia nie mówi. Nam nic więcej o Henochu, mimo tego, że był on oczywistą, wyjątkową postacią podobającą się Bogu. Czy powodem tego, że Biblia pomija, milczy na temat Henocha, może być spowodowane tym, że jego historia była już dobrze udokumentowana w innych pismach? Jest to całkiem prawdopodobne. Jeżeli Henoch, siódmy potomek Bładamie, jest autorem tej księgi, byłaby ona napisana na długo przed księgą Genesis przed pierwszą Mojżeszową, którą generalnie uważa się, że została napisana lub złożona przez Mojżesza, czyli jakby zedytowana. Autor Księgi Genesis nie miałby potrzeby opisywać ponownie historię Henocha, która była już opisana w szczegółach i szeroko rozpowszechniona, a zwłaszcza, że była ona zapisana przez samego Henocha. Jest więc możliwe, że Księga Henocha mogła mieć też wpływ na narrację nie tylko księgi mojżesz Ksiąg Mojżeszowych, ale i na całą Biblię. Tak, nowy, jak i Stary Testament. Może być również pierwszą, a z pewnością jedy, jedną z najstarszych w historii literaturą. Pamiętając o tym, przeanalizujmy księgę Henocha. Okej. Okay. Są trzy księgi Henocha, okay, które są przypisywane temu autorowi. E etiopska się tak nazywa, słowiańska i hebrajska, co nie? Wcześniej jest napisane, że ap apokryfy. Jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz, że prorocy często czy księgi proroków często niekoniecznie były napisane przez nich samych. Nie wiem, czy rozumiecie to. Nie? Że coś tam się działo, oni chodzili, modlili się, nakładali ręce, robili cuda, czy prorokowali, a ktoś inny to spisywał. Nie? Nieraz jest mieszane. Nieraz może prorok sam pisze, nieraz pisze ktoś inny. I to jest potem złożone na przykład w księdze Izajasza. Nie pamiętam, czy to Jeremiasz, czy, czy chyba Izajasz miał pisarza. Pamiętacie? Że nie wiem, któryś prorok, okej, okay, teraz mi wyszło z głowy, ale któryś z nich miał pisarza. Który zapisywał wszystko. Nie? Ok. Także taka była niekoniecznie sam prorok, czyli księga Henocha też w pewnym momencie schodzi na to, że Noe coś tam dopisywał. Nie? W jakimś tam miejscu jest napisane. No nie? Anyway, więc mamy trzy te księgi, okay? A nie, nie, nie będę może. Albo przeczytam tą, czy nie przeczytać. No, dobra, powiem. Ta księga Henocha jedna, etiopska, tak zwana pierwsza Henoch. Okay? to jest ta księga, o której mówimy. Druga księga Henocha, zwana księgą słowiańską. Jest z pewnością po Jezusie, cokolwiek tam jest, nie zalecałem, żeby je czytać, bo jest po prostu już dziwna. Ponownie trzecia księga Henocha, nazywana jest hebrajska. Jest tam opis pewnego rabina, nie pamiętam już teraz, jak się nazywa, który miał też wizję do nieba, ale ona już pochodzi z IV czy V wieku. Czyli tam, mimo tego, że mają te same tytuły, to są w, w ogóle zupełnie co innego. Jest nie takie jakieś tam, whatever, co to jest. Nie? Mówimy o pierwszej księdze Henocha. W 1773 roku. Znany szkocki odkrywca James Bruce, po sześciu latach pobytu w Abysynii, da, dawna nazwa Etiopii. I teraz tak, nie mówimy o kraju Etiopiat, który jest dzisiaj, bo ta Abysynia, ten rejon, wtedy to było pół Afryki Północnej. Nie? nie wiem, czy pamiętacie królowa Saby odwiedziła e, Salomona i kiedy wróciła, urodził jej się syn. To był syn Salomona, to był Żyd. To był potomek Salomona w linii Dawida. On po prostu stał się królem po niej i on stał się bardzo taki wierzący. Nie? I od tamtej pory historia tych ludzi, tego rodu, po prostu do dzisiaj to są już chrześcijanie i tak dalej, i tak dalej. Okay? Także to, to po nim poszło, jeśli, jeśli chodzi o Etiopię. Co, nie? Nawet jest ten moment, w którym eunu królowej Etiopii jechał sobie na wozie i do niego został przeniesiony Filip. Pamiętacie? Wracał ze święta już do domu i czytał Izajasza, a ten Filip przeniesiony został i tam się ochrzcił w wodzie, pamiętacie to? Zobaczcie, jak Bóg to docenił, że ten człowiek. Wracał tam do tego swojego kraju, Bóg nie pozwolił, żeby on wrócił nie poznając prawdziwej Ewangelii. Nie? Czyli coś z tymi etiopczykami tam po prostu też jest. Mieli, mieli, miał Bóg na nich, jakby to powiedzieć, piecze nad nimi. Nie? Więc powrócił do Europy ten człowiek. Pośród wielu przywiezionych przez niego rękopisów etiopskich pism znajdowały się też trzy egzemplarze księgi Henocha. Bruce zaprezentował wyśmienity oraz specjalnie przygotowany egzemplarz księgi Henocha Ludwikowi 15 w Paryżu. Etiopscy chrześcijanie zachowali księgę Hanocha od początku ery Kościoła od pierwszego wieku, tłumacząc ją na swój język giz, włączając ją w kanon kościoła. Czyli ta księga w tym kościele abysińskim, czyli afrykańskim, była w kanonie, do dzisiaj jest w kanonie, tak jak my mamy 66 to powiedzmy, że nie mamy 67 ksiąg nie? plus mają księgę Hanocha, w tym. nie? A... Ja, ja nie mówię, że ona ma być w naszym kanonie. Ona nie ma być w, w kanonie, nie? To, to, żeby wiedzieć od razu. Teraz tak. Okej, okay, teraz tak. Jak on przywiózł te księgi, tam był który rok? 1700, któryś, tak? 73. Jak on przywiózł te księgi, ona tam trochę zaczęła się rozpowszechniać. Ogólnie to uważano za bajkę, za lipę. Ogólnie uważano, że na pewno była napisana długo po Jezusie. Może 200-300 lat nawet, w III wieku naszym. Dlatego, że no, tam jest bardzo dużo detali. Bo, bo teraz tak. Mówiąc o Henochu, yy, no to Stary Testament jeszcze łatwiej byłoby im podrobić, nie? No, okej, okay, nie będę tego mieszał. Czyli zaraz jeszcze o tym powiem. Czyli tak, uważali, że była napisana po Jezusie, nie? czyli to nie mogła być napisana przed, bo było jest dużo detali w niej nie? na temat Syna Człowieczego, na temat proroc, różnych, różnych rzeczy. Ale w 1948 w grotach Kumran, czyli wiemy, czy to jest Kumran, tak? Wiecie? Są takie groty ko koło niedaleko przy Morzu Martwym. Odnaleziono tam w takich glinianych dzbanach zwoje różnych papierusów. A zanim Ziemianie w 1970 roku zniszczyli Jerozolimę, zanim tam wojska szły, to tam była taka osada Mieszkali, na niej taka sekta nazywali się esen, esen, Esenczycy chyba, eseńczycy, jak się nie mylę. Czyli tak byli faryzeusze, sadyceusze powiedzmy, byli tam może jeszcze jacyś, byli też esenczycy, esenczycy, Ale ci byli zamknięci, oni nigdzie nie łazili, oni mieszkali w zamknięciu, oni mieli swoje powiedzmy pisma, swoje regulacje i tak dalej. Ale kiedy szły wojska rzymskie na Jerozolimę, oni pochowali wszystkie swoje pisma do dzbanów, pochowali je na tych takich pustynnych terenach w jakieś groty, no i po prostu pouciekali. Nie? I teraz Cisza, cisza, cisza w 1948 roku, w tym samym, w którym Izrael powstał. Odkryto to. Beduini jakieś tam kozy pasili swoje, czy cokolwiek oni tam robili. Jeden Beduin znalazł, znalazł papierek, ktoś przeczytał, wpadł w szok, zaczęto kopać, znaleziono 12 grot, jak się nie mylę. 12 grot i całą masę. Znaleziono wszystkie księgi Starego Testamentu, poza księgą Estery. No znaleziono ileś kopii całej księgi Izajasza. No nie? Ale tam odnaleziono te wszystkie pisma. I tam odnaleziono inne. Księgi. Między innymi odnaleziono, i tu już jest chyba zapisane odkryto 14 fragmentów Księgi Henocha, tej pierwszej księgi, nie tych dwóch pozostałych, tylko tej pierwszej. 11 zapisanych w hebrajskim i 3 w starożytnym aramejskim. Tutaj są groty i tak dalej, jakby ktoś chciał. Jakie fragmenty odnaleziono tu są linki, gdzie to można znaleźć. Człowiek, który głównie się zajmował potem składaniem tego, uh, John Struggle, mówi też nie wiem, czy to jest tu napisane że Widział, że Beduini znaleźli też całą księgę Honocha. Że widział nie księgę, ale widział mikrofilmy, później już mu ktoś zaprezentował. Czyli że jest gdzieś cała księga, jest w prywatnych rękach lub ukryta. To jest po angielsku, rozumiem, ale tu jest iluś ludzi wymienionych, którzy twierdzą, że widzieli kompletny manuskrypt, czyli widzieli całą tą księgę, nie tylko fragmenty, że odnaleźli całą, dobrze zachowaną zwój księgi. Wcięło ją. Nie? Po prostu nikt nie wie. Okay? Gdzie się podziewa. Ale te, które zostały odnalezione, one idą absolutnie w zgodzie, te fragmenty, z tym, co mieli Etiopczycy. No nie? I my musimy pamiętać, że nie ma oryginałów, tylko to, co mamy, to jest ich gizji język, czyli już ktoś przetłumaczył. Niektórzy mówią, że ta księga nie może być prawidłowa, bo tam właśnie słowo Poganie pada. Nie? A Poganie to jest jakby. No, Henoch no, o Poganach nie mógł wiedzieć, nie? chociaż kto wie, czy nie mógł wiedzieć, bo on dużo rzeczy prorokował tam, nie? Ale to jest tłumaczenie, czyli ci tłumacze mogli czasami trochę po, tak jak nasze Biblie, nie? ponaciągać na swój język, a my tłumaczymy z ich jeszcze na swój. ok? Czyli tak, że ten grecki tekst a, również był znany, cytowany w obydwie strony, to jest po angielsku, nie chciałem się tłumaczyć wszystkiego, w obydwie strony, pozytywnie i negatywnie przez ojców kościoła, są wymienieni ci ojcowie kościoła a, i niektórzy i mm, chodzi tu o to, że oni go znali. O to mi chodzi. Rozumiecie, że to było znane, ta księga była znana starotestamentowym i nowotestamentowym ludziom. Apostołowie doskonale ją znali i, i, i ona wywarła pewien wpływ na Nowy Testament, i zobaczymy jeszcze dalej to wszystko, nie? Dalej. Składa się z pięciu takich części. Jest wprowadzenie, jest pierwsza księga czuwających, księga przypowieści, księga astronomiczna, księga snów. Jest list Henocha zwany też apokalipsą Henocha. Nie? I teraz tak, księga czuwających to jest właśnie, ta, tam jest wstęp taki, i potem księga czuwających to jest czuwających, czuwający po angielsku jest watchers, obserwujący. Nie? A to jest księga właśnie o tych aniołach. To są Anieli, którzy mieli nad ludźmi tu jest czuwać po polsku rozumiemy, bo oni byli nazywani kategorią aniołów czuwających. Tam po angielsku jest watchers, nie? czyli obserwujących. I w innych miejscach tam jest gdzieś napisane, że oni mieli. Oni mieli tutaj ludziom pomagać, nie? to są właśnie ci aniołowie, aniołowie i jest opisane ich bunt, czyli to wszystko, co się tam działo, trochę powiemy deko potem. Księga przypowieści, czyli tam różne rzeczy Henocha, bardzo ciekawe, później parę wersetów w jednym tylko kontekście powiem. Księga astronomiczna, bardzo ciekawe. Wiecie, że ta księga astronomiczna to opisuje... Kosmologię biblijną opisuje, jak Słońce wychodzi, wchodzi, kiedy op opisuje całe ruchy Księżyca, Gwiazd, Słońca. Opisuje też, że to aniołowie tam, whatever, whatever, nie? mają do czynienia co z tym, że jest nawet anioł, jakiś policjant, chyba, który pilnuje tych wszystkich aniołów. Aniołowie, którzy wiecie, wychodzą ze swoich torów, to są karani, mają jakieś miejsce, gdzie tak samo idą gdzieś tam normalnie do więzienia itd. Tak tak Czyli Księga Snów, gdzie on prorokuje w zwierzętach, jakby ma dwa takie dwa takiego proroctwa, prorokuje zwierzątkami. Opowiada, jest tam, jest Jezus, to jest też bardzo ciekawa i list Henocha, takie końcóweczka, podsumowanie. Okay? Czyli pięć, pięć tych powiedzmy, e, odcinków. Tego też przepraszam, nie chciało mi się tłumaczyć. Tertulian mówi na temat księgi Henocha. Tertulian, ojciec kościoła, na, gdzieś tam na początku absolutnie był za tą księgą. Mówił, że dlaczego ona nie jest uważana, uznawana? Dlatego, że Żydzi uważają, że Henoch, czy że, że Noe nie byłby w stanie jej przewieźć przez potop, to był prawnuk Noe był prawnukiem Henocha. Dlaczego nie miałby? Przecież było proroctwa też o nim. Tam ta księga opisuje też i po to, wszystko tam jest. nie? On mówi, że nie ma żadnych problemów, mogła się zachować i tak dalej, i tak dalej. powinna być właściwie i tak, dalej, i tak dalej, czyli ten człowiek był absolutnie za tym, żeby była cały czas księga w obiegu. Ślad po niej praktycznie całkowity zaginął, jak powstała instytucja kościoła rzymskokatolickiego. Oni zaczęli zacierać wszelkie ślady po wielu, wielu rzeczach. Po tych wszystkich olbrzymach od kiedyś do dzisiaj kościół rzymskokatolicki, a później już od stu lat z haczykiem do tyłu instytucja taka jak Smithsonian Institution, czyli taki amerykański narodowy jakiś tam instytut po prostu historyczny, tak go nazwę, nie? W, w, współdziała przy tym wszystkim, czyli różne hiszpańskie krucjaty i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, wszystko z, zacierali, wywozili, chowali, czy tam do Rzymu zbierali. Głównie na wielu takich różnych miejscach budowali kościoły albo cmentarze, nie? gdzie takie były, powiedzmy, jakieś kluczowe rzeczy. Głównie kościoły, czy tam jakieś te, nie? Żeby potem już nikt się pod to nie mógł podkopać i tam to, to jest taka krótka historia. Dlaczego po jakimś czasie między koło 400. roku słuch tej księdze zaginął, 1770 ten przywiózł, ale nie wierzyli w Kumran została odkryta i zaczęto ją, powiedzmy, znowu badać, i powolutku coraz więcej ludzi, którzy. Bo teraz odk odkopują również mm, przenajróżniejsze rzeczy po nawet cywilizacji przedpotopowej. E, po sumerach, co nie? I wiecie, jak się czyta sumeryjskie, nawet ja nie czytam, bo czytałem chociaż tłumaczenia pewne, czy słuchałem, też jest bardzo parę ciekawych rzeczy, bo co jest tam ciekawego, że nawet jakiś Bóg. A zapomniałem, jak on się nazywał. Kazał swojemu jakiemuś człowiekowi spisywać te wszystkie rzeczy. To mi się zaraz skojarzyło do, dosłownie z Mohamedem, któremu anioł kazał spisywać. Bardzo, bardzo podobne. No nie? A, ale o co chodzi, że cokolwiek tam ci sumerowie opisywali, to wszystko się zgadza z Biblią. To sumerowie to nie są w ogóle nie, nic, wiecie, świecko, że tak powiem. Nie? To wszystko się zgadza z Biblią. Jest budowa miast, jakieś różne rzeczy przedpotopowe, czyli to wszystko, co przed potopem było, co tu niewiele jest opisane, ale wszystko się zgadza. Nie? Anyway, dobra, dalej. A tak się zaczyna Księga Henocha, błogosławieństwo Henocha, którym pobłogosławił wybranych i sprawiedliwych obecnych w dniu ucisku, podczas którego wszyscy źli i niegodziwi zostaną usunięci. Księga Henocha w dwóch miejscach jest napisane, że jest zadedykowana ostatniemu pokoleniu, ostatniemu pokoleniu. Nie? I tu już jest, że z błogosławieństwo Henocha, których pobłogosławił wybranych i sprawiedliwych obecnych w dniu ucisku. Tu jest mowa o wielkim ucisku już, nie? podczas którego wszyscy źli i niegodziwi zostaną usunięci. Ciekawostka, bo niektórzy myślą, że Jezus przyjdzie i zabierze Kościół, a On mówi, że będzie odwrotnie, że osunięci zostaną źli i niegodziwi. dziwi. I teraz tak, pierwsza księga Henocha, ja będę mówił o pierwsza, bo to chodzi cały czas o tą jedną, pierwszą, jeden Henoch w Nowym Testamencie. Henoch napisał coś takiego w dziewiątym wersecie pierwszego rozdziału. Oto przychodzi On z dziesięcioma tysiącami świętych, aby dokonać sądu nad nimi i aby zniszczyć grzeszników i aby. Złajać każdego za to wszystko, co przeciwko niemu uczynili grzesznicy i niegodziwcy. W liście Judy, pierwszy rozdział, jeden rozdział, 14-15 jest coś takiego napisane: O nich też prorokował Henoch. Na chwilę się tu zatrzymam przy tym. I Juda mówi tak: wiecie, że to jest coś, co mnie od lat zadziwiało. O nich prorokował Henoch. Myślę tak: skąd on wie, co prorokował Henoch? Czy on miał. Wizję od Boga, rozumiecie, czy Wóg go w jakimś czasie przeniósł, czy mu pokazał, co to było, skąd on wie? Okej, okay. ja myślę, że teraz, że po prostu z księgi Henocha to wiedział. Nie? I teraz pisze tak: prorokował Henoch, więc Henoch, według Judy, to jest autorytet nasz, tak, był prorokiem. Rozumiemy, że jak prorok prorokuje, to jak już powiedzieliśmy wcześniej, to ktoś to zapisuje, albo sam ten prorok, chociaż on był też pisarzem, słowo tam pisze, czyli on nadaje autorytet. I zobaczcie, co robi. Ten werset, który przeczytałem z Henocha, on copy-paste robi praktycznie, nie? czyli wyciąga z Henocha i pisze. Nie? Siódmy potomek po Adamie, mówiąc, oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezrzeczne uczynki, których się dopuścili i za wszystkie bezeczne słowa, jakie wypowiedzieli. Przeciwko niemu bezbożnik grzesznicy. Czyli zobaczcie, Juda bez żadnego problemu kopiuje Henocha, mówi, że był to prorok, wkłada go w swój list, nikt nie ma z tym problemu, okej? Okay? Czyli on mu daje autorytet pewien, nie? I powiem, mam jeszcze taką ciekawostkę, że po tym ostatnim nauczaniu dostałem e-maila i ktoś napisał do mnie, czy ja też uważam, że apostoł Paweł był fałszywym apostołem, nie? Bo to i tamto, ktoś napisał, czy ja tak uważam, nie? No to zacząłem sobie googlować w ogóle tą myśl i się okazuje, że dużo ludzi uważa, że apostoł Paweł był fałszywym apostołem. Ja tego, ja to przemyślałem, może by się tam opowiadać. Nie był fałszywym apostołem. No bo on ma różne rzeczy, nie? Jezus mówi na przykład nikogo nie nazywajcie swoim ojcem, on mówi moje dzieci, czy ja ojciec twój jestem, nie? Takie rozumiecie, czyli znowu pozorne pewne niby sprzeczności występują, nie? Nie jest, ale tu przeczytałem, wczoraj szukałem taki, wiecie, bo ja robię coś takiego, robię, kiedyś mówię chyba do Darkowi, jak robię jakieś nauczanie, to najpierw robię jakieś tam myśl, nauczanie, a potem szukam jakby wszystko, co przeciwko temu nauczaniu występuje, rozumiecie, że wszystko, co ludzie mają przeciwko, jaki problem mają z tym, nie? Że jest to na przykład nieprawdziwe nauczanie, nie? Więc... Wczoraj znalazłem jakichś ludzi, co uważałem, że Juda i Piotr to byli fałszywi apostołowie. Dlaczego? Dlatego, że właśnie jak mogli cytować Henocha. Nie? Czyli są fałszywymi kimś tam, nie? Okej, okay, nie są, ale rozumiecie, że ciekawe rzeczy się można czasami dowiedzieć, że, że rozumiecie, to się posuwa w różne rzeczy. I teraz tak, nie będę nie będziemy, bo nie chodzi mi o to, żeby promować księgę Henocha, ja, nie, ja tylko po prostu. Mówię to w kontekście naszego nauczania. Powiedziałem kiedyś o tych aniołach, że byli to aniołowie. Z Biblii zobaczyliśmy, nie z księgi Henocha, że byli to aniołowie. Tak? I, i, ale on opisuje po, po, trochę więcej rzeczy, więc podchodzimy do niej jako historyczna księga. Okay? Ale jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na coś, że, że jest godna nie? pewnych rzeczy, żeby może zwrócić uwagę. Wczoraj siedziałem i nie mogłem nigdzie jakoś tak tego jasno znaleźć. Jest ileś tam set razy syn mieniony w konkordancji, czyli ja, czy wie, syn, syn, ale teraz znajdź człowieczy, whatever, więc zacząłem szukać po hasłach a, i znalazłem tyle, nie? syn człowieczy, to jest Biblii Warszawskiej, czyli tych głównie, co używamy, w, w formie syn człowieczy w Starym Testamencie występuje cztery razy, w Nowym 50. syna człowieczego słowo w Starym jeden raz, jeden na czerwono, to jest wyjątkowe, o nim powiemy, w Nowym Testamencie 23 razy i synu człowieczy występuje 94 razy. Z tego 91 razy powiedział Bóg to do Ezekiela. Synu człowieczy, Synu człowieczy. Nie? Jeden raz ten na czerwono, bo te wszystkie synu człowieczy, te, te stwierdzenia, są w formie synu człowieka, gdzie Bóg mówi: Syn człowieka, synu ludzki. Rozumiemy to czy nie? Jeden raz tylko, zobaczcie, z Księga Daniela, siódmy rozdział. Jest napisane tak. I widziałem w widzeniach nocnych, oto na obłokach niebieskich, przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. doszedł do Sędziwego i stawiono go przed nim. Daniel ma widzenie. Widzi Syna Człowieczego. Mówi teraz tak. Albo widział kogoś na obłoku podobnego do człowieka, w tym kontekście to mówi, tak? Widziałem kogoś podobnego do człowieka, albo mówi Syna Człowieczego w kontekście Księgi Kenocha. Zaraz to zobaczycie. Zobaczymy teraz, nie? co chcę teraz powiedzieć, to ocenimy tą Księgę Henocha z jej prorockiego zrozumienia. Posłuchajcie, bo to jest naprawdę super niesamowite, ok? Co jest napisane w tej Księdze? Ją znaleźli Znaleźli te wszystkie fragmenty, że ona była ze Starego 48, czyli przed Jezusem. Rozumiecie? Czyli była napisana przez Jezusem. Okay? Jedną rzecz tu mnie tylko chcę z tej księgi pokazać. Bo tam jest ich więcej. Masa jest, ale tylko jedną. Zobaczcie. Będziemy mówili o Synu Człowieczym. Co Księga Henocha mówi na temat Syna Człowieczego czy Wybranego, czyli o Jezusie w tej księdze. O Jezusie. Nie? Jest napisane tak. W owym dniu mój Wybrany zasądzie na tronie chwały i dokona wyboru ich czynów i niezliczonych ich mieszkań. Duch ich stwardnieje wewnątrz, kiedy ujrzą Moich wybranych i tych, którzy wzywają mojego imienia świętego i chwalebnego. Sprawię w owym dniu, że mój wybrany zamieszka pośród nich i przemienię niebo i uczynię je wiecznym, bł wiecznym błogosławieństwem i światłem. I przemienię suchy ląd i uczynię go błogosławieństwem. Sprawię, że Moi wybrani zamieszkają na nim. Lecz ci, którzy popełniają grzech i zło, nie będą po nim chodzić. Pamiętajcie, że to było napisane? Przed Jezusem Stary Testament. Nie? I tam ujrzałem kogoś, kto miał głowę dni i jego głowa była biała jak wełna, i z nim był inny, którego twarz miała wygląd człowieka. I jego twarz była pełna łaski, jak jednego ze świętych aniołów. Zapytałem jednego ze świętych aniołów, którzy patrzy, przyszli ze mną i pokazał mi wszystkie tajemnice o tym Synu Człowieczym, kto on jest, skąd on jest i dlaczego chodzi z głową dni. Odpowiadając mi rzekł do mnie, to jest syn człowieczy, do którego należy sprawiedliwość i z, który, z którym mieszka sprawiedliwość. On to objawi cały skarbiec tajemnic. Jego to wybrał pan duchów, ma on zwyciężać przed panem duchów w sprawiedliwości na wieki. I ten syn człowieczy, którego widziałeś, wypłoszy królów i możnych z ich miejsc odpocznienia i mocarzy z ich tronów i rozwiąże nerki mocarzy i połamie zęby grzeszników. I w owej godzinie ów syn człowieczy został nazwany w obecności pana duchów i jego imię zostało wspomniane przed głową dni. Zanim słońce i konstelacje zostały stworzone, zanim gwiazdy nieba zostały utworzone, jego imię zostało nazwane przed panem duchów. Będzie on łaską dla sprawiedliwych i świętych, aby mogli się oni na nim wesprzeć i nie upaść, i będzie on światłem narodów i nadzieją dla tych, którzy smucą się w sercach swoich. Ci wszyscy, którzy mieszkają na suchym lądzie. Padną i oddadzą mu pokłon, i będą błogosławić, chwalić i sławić psalmami imię Pana duchów. I z tego powodu został on wybrany i ukryty przed nim, zanim świat został stworzony i na wieki. Lecz mądrość Pana duchów objawiła go świętym i sprawiedliwym, bo ustrzegł los sprawiedliwych, bo oni znienawidzili i odrzucili ten świat niegodziwości i znienawidzili wszystkie jego uczynki i drogi w imię Pana duchów, ponieważ w jego imieniu są zbawieni. I on jest tym, który zażąda ich życia. Pan polecił królom, Wielmożom i mieszkańcom Ziemi, mówiąc: otwórzcie swoje otwórzcie swe oczy i podnieście swe rogi. Czy potraficie uznać wybranego? Pan duchów posadził go na tronie swej chwały. Wylano nań ducha sprawiedliwości. Słowo jego, jego ust zabijało wszystkich grzeszników, i wszyscy niegodziwcy zostali uniecistwieni przed nim. Jedni spojrzą na drugich i przerażą się. Pospuszczają oblicza i przerażają. Przejmie ich ból, gdy ujrzą Syna Człowieczego siedzącego na tronie swej chwały. Potężni królowie, wszyscy panowie ziemscy będą wielbić, błogosławić i wysławiać tego, który posiada wszystkie tajemnice. Albowiem od początku Syn Człowieczy był ukryty, i Najwyższy zachował go przed Swą mocą, mocy i objawił go tylko wybranym. Społeczność świętych i wybranych rozrośnie się, i wszyscy wybrani staną się przed nim w, staną przed nim w owym dniu. Wszyscy potężni królowie i wielmożej i panowie ziemscy padną przed nim na twarz, pokłonią się i złożą nadzieję w tym synu człowieczym, będą go błagać i prosić o łaskę. Potem oblicza ich napełnią się ciemnością i wstydem przed owym synem człowieczym, i zostaną od niego odpędzeni. Pomiędzy nimi a, nim a nimi stanie miecz. Wielce się radowali, błogosławili, chwalili i uwielbiali, bo zostało im objawione imię syna człowieczego. Zasiadł on na tronie swej chwały i cały sąd został dany synowi człowieczemu. Sprawi on, że grzesznicy przeminą i zostaną zgładzeni z powierzchni ziemi. Ci zaś, którzy zwiedli świat, zostaną związani łańcuchami, zamknięci w miejscu ich zagłady, a wszystkie ich dzieła znikną z powierzchni ziemi. Odtąd nie będzie niczego zniszczalnego. Bo na to syn człowieczy pojawił się i zasiadł na tronie swej chwały, by przeminęło i odeszło wielkie zło. Słowo syna człowieczego będzie mocne przed Panem duchów. To jest trzecia przypowieść Henocha. I teraz to już jest ostatnie z tych, tych rzeczy. Podszedł do mnie anioł i głośno pozdrawiając mnie rzekł: Okej, okay, posłuchajcie. Ta księga polska, ta księga Henocha, ona jest tak skorumpowana, że ja tutaj, ja tutaj musiałem zedytować do angielskiego tego tłumaczenia, bo tu w paru miejscach zauważyłem, że dziwny ten Henoch jest polski, zupełnie inny niż w angielskim. Nie? Okay? Także to chcę powiedzieć, że jakbyście kiedyś po polsku czytali, to, to nie tego. Bardzo dziwnie tam jest. nie? Także nie wiem, czy ci księża, czy kto to tłumaczył, celowo to zrobili, czy nie, ale dziwne rzeczy. Anyway, i tu jest trochę przeze mnie poprawione, nie? Także ono nie idzie dokładnie tak jak w polskim tłumaczeniu. Podszedł do mnie anioł, głośno pozdrawiając mnie, rzekł: To jest syn człowieczy, który narodził się do sprawiedliwości. Sprawiedliwość zamieszka w nim i nie opuści go sprawiedliwość przedwiecznego. Nadto rzekł do mnie: Sprowadzi dla ciebie pokój w imię swoje, dla przyszłego świata. Sąd bowiem od założenia świata wychodzi. Stąd bowiem od założenia świata wychodzi pokój i spocznie na tobie po wieki wieków. Każdy będzie kroczył jego drogą, a sprawiedliwość nigdy cię nie opuści. Z tobą zamieszkają i los twój dzielić będą. Nie będą od niego od, oddzieleni na wieki wieków. W taki to sposób długowieczność towarzyszyć będzie synowi człowieczemu, a pokój należeć będzie do sprawiedliwych, którzy kroczyć będą prostą drogą w imię pana duchów na wieki wieków. Ja. Okej, okay. czyli widzicie, ile jest Syna Człowieczego w tej księdze, czy wyraźnie wiadomo, widać już powoli, kim jest ten syn człowieczy obok Boga, a to jeszcze nie koniec, jeszcze tam jest myśli więcej. Nie? I popatrzcie, to jest ta księga Daniela, jeszcze raz wam przeczytam. I widziałem w widzeniach nocnych, a oto na obłokach niebieskich przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego, doszedł do sędziwego i stawiono go przed nim. Zobaczcie, teraz w kontekście, co przeczytaliśmy z Henocha, on, on widzi kogoś, i teraz mówi tak, czy widzę kogoś podobnego do człowieka, czy. Czy mówi konkretnie, bo wiecie tam, synu człowieczy Bóg wiele razy mówi na przykład do e, Ezekiela. Ezekiel był przed, przed Danielem. Czy on może mówić, widzę kogoś podobnego do człowieka. Nie myślę. Ja myślę, że on może. To jest moje zdanie własne. Nie? Że on może mówić, że widzę kogoś podobnego, widzę, widzę kogoś podobnego do Syna Człowieczego, do tego samego Syna Człowieczego, o którym mówił Henoch. I to nie to jest tytuł Syna Człowieczego. Nie? To jest tytuł. I teraz to jest tylko jeden raz w, w Starym Testamencie. Gdzie jest wymienione słowo syn człowieczy w kontekście, który może się odnosić do Jezusa? Do, do, rozumiecie? Nie do człowieka. Jeden raz tylko. I teraz zobaczcie dalej. Nie? Nowy Testament, nie? czyli syn człowieczy w Nowym Testamencie. Ten sam werset będzie tutaj, co przedtem. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A co on powiedział? Pamiętacie, Piotr, co powiedział? Ty jesteś Jezus, syn Boga. Potem On mówi, nieciałej krew Ci to objawiło, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Skąd? Dlaczego Jezus mówił Syna Człowieczego? Wiecie, jak On mówił? On mówił, ja, ja nie wiem, ja to przedtem policzyłem, czy nie policzyłem? Ile, je, ile w Nowym Testamencie jest? A, ja policzyłem, zobaczcie, nie wiem, cofnąć się tam, mogę? Pamiętacie, czy nie? 50 było w Nowym Testamencie? To jest wszystko, co Jezus mówi o sobie, Syna Człowieczego jest tutaj, tak było? Tu. Nowy Testament. 50 razy syn człowieczy, syna człowieczego 23, czyli razem 73 razy Jezus mówi o synu człowieczym. Najczęściej używany tytuł przez Jezusa, syn człowieczy. Okay? Jeżeli on tyle razy mówi o synu człowieczym, z czym im się mogło to kojarzyć? Na przykład, rozumiecie, za kogo ludzie uważają syna człowieczego? Nie? Czyli skąd on to wziął? Czyli tylko skąd on to wziął, po prostu. Czyli ja uważam, nie tylko ja, nie? Że on, oni znali Księgę Hamacha bardzo dobrze, nie? Rozumiecie? Znali, mówię wam, tu nie ma żadnych wątpliwości. Teraz, ten drugi worset. I nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który stąpił z nieba. Syn człowieczy, który jest w niebie, Jezus mówi do Nikodema. Rozumie? Widzicie, jak troszeczkę inaczej ten werset teraz możemy zrozumieć? Jeśli on mówi do Nikodema, który mu, on mówi: Ja jestem ten syn człowieczy, o którym jest prorokowane, który stąpił z nieba, ja wam będę mówił o niebie, nie? Bo ja to jest moje mieszkanie, ja jestem stamtąd. Ja tam przyszedłem, ja tam wrócę. Wiecie, oni mogli jeszcze rozumieć Jezusa przed wcieleniem w ciało wielokrotnie. Nie? Tam jeszcze w Starym Testamencie, ale to nadaje, innego, innego jakby troszeczkę kontekstu tym rzeczom, co nie. No bo, zwłaszcza ten pierwszy, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, nie powiedział, za kogo ludzie uważają mnie, na przykład. nie? Tylko powiedział, Syna Człowieczego on to używał jako tytuł. I tak powiedzieliśmy, ile nam było? 73 razy, tak? To jest dużo, nie? To jest dużo. Tylko, że rozumiemy, że tam na przykład cztery Ewangelie są, nie? I one się powtarzają, czyli niektóre może się dublują, ale to nie jest to, że to było nic. Nie chcę o Henochu więcej mówić, nie wiem, nie powiem, że polecam ją do czytania, czy nie polecam. Nie? To jest prywatna sprawa każdego, ale jest bardzo dużo, bardzo dużo rzeczy. Tu już będzie prawie się kończyło powoli, nie? A Tutaj na dole jest doktor Ken Johnson. To, to są ludzie, którzy wkuwają te rzeczy od dziecka, nie? Jak, Olek się lubił klockami Lego bawić, jak był mały, to tamten jak był mały, to on lubił takie, wiecie, książki czytać starożytne, nie? Jedno tylko tak, proroctwa mesjańskie na przykład, z księgi Henocha. Mesjasz jest Synem Bożym, czyli tak, Henoch, Biblia, nie? Zbawienie opiera się na Mesjaszu, zbawienie przez upamiętanie i wiarę w Jego imię, zbawienie przez wiarę w imię Mesjasza, zbawienie jest przez usprawiedliwienie z wiary, imię Mesjasza jest siła, jest wskazane Czyli to, nie, to z kontekstu wynika. Tam nie ma napisane, że tylko z kontekstu. Nie? Mesjasz je, jest nazwany Słowo, Mesjasz jest nazwany Synem Człowieczym, To już czytaliśmy. Nie? Syn Człowieczy istnieje, z Bogiem, Ojcem Wiecznie, też czytaliśmy. Przelanie krwi przez Mesjasza konieczne do zbawienia. Syn Człowieczy istniał przed wszelkim stworzeniem. Mesjasz zachowa sprawiedliwych, Mesjasz będzie światłością dla narodów. I od razu, co powiedziałem wcześniej o korupcji tego polskiego, tego polskiego tłumaczenia, niektóre rzeczy, które tu wymieniłem z polskiego tłumaczenia, nie wynikają. Nie. Niektóre, tam trzy czy ileś. Jak się czyta polskie, to tego nie widać tam. Nie? I ten, ten doktor Ken Johnson, on ma takich tabelek, jeśli chodzi o Henochas, dziesięć. On no nie, to nie. Cztery chyba, czy pięć. Czyli różne doktryny biblijne, to, 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 to. Nie? Czyli więcej niż jedno. Nie będę ich pokazywał, bo nie chodzi mi teraz o to, żeby pokazywać. Tylko chcę pokazać, że jest bardzo dużo zgodności i musimy pamiętać, że to jest przed, na 100% przed Jezusem. Nie? I teraz tak. Następna to jest chyba nazwałem. Ciekawe wersety, to jest takie moje, co, co, co mnie na przykład, jak czytałem tę księgę, poruszyło. Pierwsza rzecz, czyli z tej Księgi Czuwających, złe duchy wyszły z ich ciała, to jest z tych olbrzymów, kiedy Bóg ich już kazał zabić, okay? Znaczy nie, ich, nie kazał ich zabić, on wprowadził niezgodę między nimi, oni sami się powybijali, nie? Ci olbrzymi, ci wielcy, wielcy tacy, bo człowiek nie był w stanie im krzywdy zrobić, nie? Ale powiem wam, że 500 lat żyli, nie? Po 500 latach dopiero się powybijali, nie? Anyway, według tej księgi, nie? Także tak, złe duchy wyszły z ich ciała, albowiem zostali oni stworzeni z tego, co jest na górze. I ich pochodzenie, i pierwszy fundament wywodzi się od świętych czuwających. Będą oni na ziemi złymi duchami i nazywać się będą duchy złe. Jest więcej tam odpisów, ale tutaj rozumiemy pochodzenie demonów z tej księgi. Może tak nie było, bo to uważam ją za nienatchnioną. Nie? Ale on tutaj mówi, skąd się wzięły demony. I teraz rozumiemy, czym są zbuntowani aniołowie. To są Boże Stworzenia, które się zbuntowały. A czym są demony? Demony to są dusze czy duchy tych stworzeń człowieka i tych aniołów. Czyli te demony, nie będę, to nie jest napisane, ale jeszcze może poszerzę kontekst. Tam jest napisane, że, że one, te duchy, te, te demony, one mają ludzkie pragnienia. One mają, one chcą, wiecie, one pragną ciała, one mają ludzkie pragnienia, one ma, cały czas są głodne. czy Pragną cały czas pić im się chce, nie wiem. Chcą mieć. Dlatego one pragną wejść w człowieka. Rozumiecie? Dlatego one pragną kontroli ludzkiego ciała. Dlatego, że to są. Yy, I tak dalej. I one pozostały na Ziemi. Czyli to są te istoty, pół aniołowie, pół ludzie, super inteligentne, które tu pozostały od wieków na Ziemi. Czyli to są te istoty, które nienawidzą człowieka też, chcą zrobić ludzkie ciało, żeby je tak naprawdę zniszczyć jeszcze do tego. Nie? I. A, i to jest to, że okay, kiedy ktoś jest pod demonem, to ma jakieś takie właśnie dziwne rzeczy. Nie? nie ma kontroli nad sobą, ma jakieś tam, rozumiecie, bardzo dziwne rzeczy. Aniołowie, oni się mogą zmaterializować lub nie. Aniołowie inaczej, że tak powiem, ludzi pozyskują. Oni pozyskują przez zmysły czy przez różne rzeczy, chociaż jest napisane, że w, że w Judasza wszedł szatan. Nie wiem, czy pamiętacie przy wieczerzy ostatniej, jest chyba napisane, że w Judasza wszedł szatan i ten poszedł gdzieś tam, nie, sprzedać Jezusa, zdradzić. Ale, czyli mogą też wejść, ale aniołom na tym nie zależy do końca. nie? Demono na tym zależy. Czyli mamy pewne rozróżnienie w tych dwóch kategoriach. To się dowiedziałem z Kinga Henocha, bo wcześniej nie rozumiałem tego. Ja naprawdę, demon, anioł, niektórzy do tej pory, nawet super nauczyciele, biblijni, co lata całe nauczają, czasami mówią anioł, a czasami demon, nie rozróżniają tych pojęć. Okej, okay, to jest tak napisam, ciekawe wersety. Yy, zobaczcie, do tego poprzedniego nauczania. Zobaczyłem wiatry na ziemi, które podejmują, podtrzymują obłoki. I ujrzałem drogi aniołów. Na krańcu ziemi ujrzałem u góry firmament nieba. Nie? Czyli Henoch mówi, że na krańcu ziemi ujrzał firmament. Na wschód od tych zwierząt, to jest już inny werset, dalej gdzieś tam, ujrzałem krańce ziemi, na których spoczywa niebo, oraz otwarte bramy nieba, na których spoczywa niebo. Czyli ten cały firmament, na których na krańcach ziemi gdzieś dochodzi, i też widział jakieś bramy tam. Tam jest, jeśli chodzi o te rzeczy, jest dużo. Henoch w swoich wizjach potopu. On to opisuje też jako zwierzęta. Mówi, że woda się nabiera, nabiera i na, zalała całą zagrodę, czyli zalała inkloziu po angielsku, czyli zalała jakiś zbiornik. Czyli rozumiecie, te, takie dziwne rzeczy. Czyli, ale cofając się do Starego Testamentu, okej, okay, jeśli księga była napisana, bo wcześniej używano, uważano, że była 200 lat po Jezusie napisana, jak znaleźli ją, bo to są świetcy naukowcy głównie, nie? jak znaleźli ją w Qumran, to powiedzieli, aha, no to musi być napisana przed, no to 200 przed, nie? No ale tam ktoś po gramatyce stwierdził, że to nie mogło być 200 przed, bo to jest paleohebrajski czy tam jakiś. No to 500 przed. Nie? Rozumiecie? Nie ma, że napisałem Henoch czy coś. Nie wiem, nie? ale uważam, że 500. No to dobra, potop był wcześniej, czyli okay. Może mógł ktoś napisać to po potopie. Okej, okay. ale te rzeczy o Synu Człowieczym, tego nie mógł ktoś napisać po, po Jezusie, bo to już na pewno było napisane przed. Rozumiemy to, tak? Okej, okay, yy, następny. Popatrzcie, to jest... Przedostatnia myśl z, tego, z tej myśli o Henochu, to też mi się takie ciekawe wydaje. Zobaczcie, Henoch mówi tak. Oby tylko spisali wiernie w swoich języka, w językach wszystkie moje słowa i nie zmienili lub opuścili czegokolwiek z moich słów, ale spisali dokładnie wszystko, o czym świadczyłem przedtem o nich. Czyli mówi o swojej księdze, nie? Cię martwi trochę, ale zobaczcie, co teraz jeszcze pisze. Znam jeszcze inną tajemnicę, że księgi zostaną wręczone sprawiedliwym. I mądrzy z, staną się powodem radości, prawdy i wielkiej mądrości. Zostaną im wręczone księgi i uwierzą w nie, i będą się nimi cieszyć. I wszyscy sprawiedliwi, którzy poznali z nich wszystkie drogi prawdy, będą wynagrodzeni. Dla mnie to jest Pismo Święte. Nie? Także wiecie, gdyby nawet była napisana przed Henochem, w tamtym czasie to było. To był okres prawa, okres zakonu, okres rytuałów świątynnych. Rozumiecie, o co chodzi. Tam nie chodziło o księgi. My czerpiemy z ksiąg. Nie? Takie, tak zaprorokował, że Biblię będziemy mieli nie? na przykład. Nie? To jest, ja, ja to uważam jako ciekawe wersety. Nie? Takie powiedzmy, Bo to no, nie było dodane po Jezusie, było na pewno napisane przed. I jako ciekawostka ostatnia rzecz. Kasia się pytała, czemu kozioł tutaj jest. Zaraz zobaczycie. Taka ciekawostka. Nie? Anioł z tych jednych zbuntowanych nazywał się Azazel. Nie? to było jego imię, I jest napisane, że na Azazel nauczył ludzi wyrabiać miecze, sztylety, tarcze i napierśniki. Pokazał im metale i sposób ich obróbki, bransolety i ozdoby, sztukę malowania oczu, upiększania powiek, bardzo cenne i wyszukane kamienie i wszelki rodzaj kolorowych barwników. I świat uległ zmianie. Nastała wielka niegodziwość i wielki nierząd. Pobłądzili, a wszystkie ich drogi stały się zepsute. Ty już czytaliśmy o tym w Biblii. I dalej. Cała ziemia została zrujnowana nauką dzieł Azazela. Jemu przypisz cały grzech. To mówi Bóg do jednego z aniołów. Idź go, zwiąż w łańcuchy. Jemu cały grzech za to, co on tu zrobił. Nie cały, bo niektórzy mówią: No, jak cały? Adam, i Ewa. Nie rozumiecie? On mówi o tym, że ziemia została zniszczona jego nauką. Nie? Idź go, zwiąż na pustyni. I teraz Stary Testament, trzecia Mojżeszowa 16.8. Bóg mówi do Arona, do Mojżesza właściwie mówi. Następnie Aron rzuci los o te dwa kozły. Jeden los dla Pana, a drugi los dla Azazela. Kozła zaś, na którego padł los dla Azazela, postawi żywego przed Panem, by nim dokonać przebłagania, a potem wypędzi go do Azazela na pustynię. Zobaczcie, że Żydzi, Bóg nakazał pewien rytuał. Dziwne, bo to z Księgi Hanocha wiemy, o jakiego Azazela chodzi, nie? Że dwa kozły zabijają, jeden zabity, a drugie na drugie układą ręce, przypisują mu wszystkie grzechy i wypuszczają go na pustynię, gdzie ma być ten niby anioł, o którym w księdze Henocha tylko Bóg mówi, że jemu zostaną przypisane, e, przypisane wszystkie grzechy. Nie? I jeszcze ciekawostka, bo to wiecie, ta księga Henocha się przewija, i myśli się przewijałem przez Nowy Testament wiele razy. Zobaczcie, co tu jest o tym Azazelu napisane. Między innymi malowanie oczu, upiększanie powiek i tak dalej, tak dalej. Co mówi apostoł Piotr? Że waszą ozdobą niech nie będzie Trewienie oczu, jakieś takie słowo tam padło, pamiętacie? Coś tam, coś tam, ale wewnętrzny, duchowy człowiek, który jest i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli też nie mówi, żeby się malować czy coś, bo jest napisane, że ci aniołowie tam jest więcej rzeczy, nie? Nauczyli wielu różnych rzeczy. I powiem wam taką rzecz, w tym całym kontekście tego tematu, niech będzie, bo to ma być później, to ma być w naszych czasach, w ostatnim odcinku. Pan Tesla, słyszycie o Tesli? Nikolaj Tesla. On był niesamowitym człowiekiem. On wszystko dostał ze świata duchowego. Całą technologię, którą on dostał, cała technologia, która ruszyła na świat. Rozumiecie? Wymyślił silnik, nagle stał się przełom w przemyśle, wymyślił różne rzeczy. On wymyślił internet, te rzeczy, które my dzisiaj używamy. I ten człowiek wszystko miał z wizji. Rozumiecie? On, on wszystko dostał od aniołów. On nie, nie, nie wymyślał. On miał laboratorium, w którym widział, jak wygląda maszyna, potrafił ją rozebrać w, w duchu, złożyć i w swoim laboratorium budował i to działało. To nie był człowiek, który przez eksperymenty dochodził do wynalazków, tylko wszystko dostał z ducha. Nie? Czyli ten świat, przez jakiś czas teraz, kiedy ten świat ruszył, jak za czasów Noego, aniołowie zaczęli interweniować i mądrość od nich zaczyna przechodzić na różnych uczonych, czyli aniołowie tutaj pociągają za różne sznurki, tak jak pociągali tam i zaczyna się dziać to, co za dni Noego. Okay? Taka myśl tylko. Nie? Jeszcze myśl w tym wszystkim, że mówimy tutaj dużo o Henochu. Henoch, dni Henocha i dni Noego to są dwie osobne rzeczy, Dni okay. Henocha to jeszcze nie był Noe, to daleko przed Noem, ale chodzi o to, że tu był początek tego wszystkiego. Po, jakby to powiedzieć, ten source, całe źródło, nie? jak to się ruszyło. Potem, potem okej, okay. później jeszcze poczytamy w Biblii też w Starym Testamencie o przeróżnych dziwnych potworach, to będzie w drugiej części prawdziwe legendy, nie? Gdzie, gdzie Pismo Święte mówi, słyszeliście kiedyś o jakichś dziwakach, na przykład półkozioł, pół człowiek, że w Biblii jest to napisane? Nie, okej, okay. a jest, nie? W oryginałach jest, nie? W, w, różne rzeczy są napisane. Nie ma już może bardzo, bardzo dużo, ale wystarczy. Ok, czyli tak, to był dodatek do tej części pierwszej w temacie, a jak było za dni nowego, ok? Czyli to był koniec wykładu.